Sponsorem programu jest Hyundai, producent elektrycznego modelu IONIQ 5. Dzień dobry. Cześć. Tomek Żak, poznajcie się, to jest człowiek młody. Dzień dobry, 87 rok obecnie, tak, to jest tak młody człowiek. Ja nie wiem, się zastanawiam cały czas, czy ty mi zrobiłeś świństwo, czy przysługę. Z czym? Bo zaprosiłeś samych takich kotów, wiesz, znanych i mnie takiego jeszcze no-name'a. Słyszy pan Krzysztof? Jest pan kotem. Nie rozumiem tego młodzieżowego. Słuchaj, ale ty też jesteś kotem, bo najpierw zaczęlibyśmy rozmowę od tego, że zanim ty zająłeś się literactwem, to ja sobie zrobiłem tutaj listę. Byłeś dziennikarzem telewizyjnym, tak, zarządcą nieruchomości, handlowcem, wokalistą w kapeli i uwaga, panie Krzysztofie, mamy polityka. To był... Byłego. Jaką miałeś funkcję? Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie. Bęk. No to jest jedyne pozytywne, co... Jedyne? Okej. Okay. Ja myślę odwrotnie właśnie, że to jest jedyne negatywne. Myślę, że się panu we wszystkim nie udało, prawda? Co pan do polityki. Coś innego. Tak było. Nie, że pan zaczął. Pan jest pisarzem teraz, tak? Rozumiem. Jak panu idzie? Całkiem nieźle. No to tak, prawda. Mi się wydaje przynajmniej. Zuch! Nie mi oceniać. Zuch. A co pan pisze? Książki. Książki. Brawo. No to super. Dziękuję, mogę sobie też powiedzieć. Tak, oczywiście. Czy Śrem jest z ciebie dumny, mój drogi? Wiesz co, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno jest parę osób, które tam poobrażało się. No tak, no właśnie, bo ile w twoich książkach jest Śremu w Śremie? Bo czekaj, to ja muszę tutaj państwu powiedzieć. Dobrze. To Tomek wydał dwie książki. Tak. Dwa lata temu, dobrze mówię, pojawiła się trzydziestka. Tak. Nie, rok temu, przepraszam. Nie, no, rok w temu. Lutym wydałeś kolej. To no drugą, tak, no to rok temu. Trzydziestka, 20 teraz w lutym. Tak. Następna, to można się domyślić, będzie 10. No właśnie, żaden nie zgadnie tytułu, żaden. To jak? Mogę na ucho ci powiem później. Ale to ja wygadam. Ale to nie powiem panu ci. Nie, bo Krzysztof napisze na Instagramie, to nie powiem. Dobra. Dostałem coś takiego, buziaki dla Tomka Żaka. A, dziękuję. Od kogoś, co... A kto buziaki napisał? Już Agnieszka Dziuba. Pozdrawiam Agnieszkę, ale nie wiem. Dobra. Słuchaj, ktoś napisał jeszcze wcześniej... Mama, muszę pana pocałować jako... Dobrze, to jak później idziemy. Nie, to pocałuj pana. Tak, no. Dziękuję. No. Ktoś pisał jeszcze, że na pewno jesteśmy kolegami od szklanki, ale nie ma takiego. Nie, tak, było nie, żadnego nie, takiego. Dementujemy. Dobra, ale skupmy się... Tak, przepraszam. Pojedźmy chronologicznie, bo już wiemy, że byłeś... Dzisiaj jest taki program... Jest takich tyle gości emocji, zaprosiłeś takich prostu, gości, widzisz? Jest tutaj wulkan energii, jest wulkan social mediowy, jest 30. Tak, pierwsza była 30, później 20. 30, tak, musimy to uporządkować. 30, mała miejscowość, tak. Ginie syn przedsiębiorcy. Burmistrza. I tam się dzieje, zaczyna się dziać różne rzeczy się dzieją. Bałagan. Kto zginął? No Tomek. Tak, Tomek zginął, syn burmistrza. Syn burmistrza. Który walczył o reelekcję. Myślałem, i się zaczyna. Tomek na wojennej ścieżce, bo ja taki ser czytałem. No ja jestem na wojennej ścieżce, Tomek całe życie z kimś, także tak to Tomek właśnie. Tomek w krainie kangurów, Tomek to w przyszłości. Indian. Tomek z łukiem był na okładce. A. Tak. I mój drogi... Maria, patrz, patrz. Nie, dobra, nie powiem, bo chciałem powiedzieć coś. One rano na autobusie. Tak. Słuchaj, mamy 30. Tak. Czy 30 ma kontynuację, czy... 20. 20, no ma. Jest kontynuacją. Jest kontynuacją. Tak. I to trzecie, co wyjdzie, też będzie też zamknięciem i ja już bym nie chciał. No właśnie, bo jest pokusa. No podejrzewam, pani Helen Rowling no, do końca życia z tymi kontraktami miała pokusę, żeby reaktywować tę historię. A czy ty już masz, miałeś w głowie po pierwszej części, jak się skończy trzecia? Nie. Nie, ja w ogóle chciałem, żeby to była po prostu standalone, wiesz, to była jedna książka, która ma co prawda zakończenie, żeby nie spoilerować, jakieś tam otwarte, mm-hmm. Może sobie czytelnik dopowiedzieć, ale kontynuacji jakby nie planowałem, w ogóle po tej książce napisałem coś zupełnie innego, co jeszcze nie wyszło i to leży sobie w szufladzie, co jest w ogóle innym gatunkiem, inaczej napisane, ale po prostu ta 30 sprzedała się na tyle dobrze, że wydawnictwo chciało, żeby pociągnąć dalej. Chodźcie, chodźcie tu, Żak, chodźcie, tak, proszę. Tak, dokładnie, i historię, i jakby, wiesz, kryminał.
finał, więc sobie później wykminiłem resztę, no. Tak było. Rozumiem, że będzie jak w Ojcu Mateuszu, że w tym śremie, którego nazwa nie pada, właśnie, tam po prostu wszyscy zginą. Nie, jakby wiesz, w 20 już tego jakby małego miasta nie ma, bo ci bohaterowie się przenoszą. Życie zmienili i przenoszą się, uwaga, do Warszawy, więc dzieje się tutaj w WWA i trochę w Tajlandii i tak wiesz, skaczą sobie po tym Słuchaj, świecie. Ojcem chrzestnym, można go tak nazwać, twojego sukcesu jest kolega Meller. Kolega Meller, tak można powiedzieć. Jak to, bo niewiele osób zna tę historię, a chciałbym, żeby usłyszeli, że ty wysłałeś mu jedno opowiadanie, on na wakacjach się w tym zakochał i zmobilizował się do tego, tak, żeby... To było tak, że jak ja po prostu w poprzedniej pracy, gdzie byłem jeszcze taką, miałem piękną funkcję, która się nazywała Customer Happiness Manager. To jest mój Customer Happiness tak, Manager. Tak, ja wiem. I dużo jeździłem po Polsce, już nie chciało mi się słuchać tej muzyki, więc zacząłem słuchać dużo audiobooków i gdzieś tam trafiłem na felietony wtedy zebrane Marcina i miałem taką śmieszną sytuację z jednym felietonem, że podjeżdżałem sobie na bramkę na autostradzie, chciałem pani zapłacić, a wtedy lektor powiedział bardzo brzydkie słowo i pani bardzo na mnie brzydko spojrzała i sobie wiesz, opisałem to felietonowo na Facebooku i Marcin to zobaczył i napisał do mnie: fajnie piszesz, czy masz coś więcej? Ja wtedy powiedziałem, że no nie mam, ale mogę mieć, więc za pół roku mu wysłałem książkę. A to jest świetne. I tak się potem przyszło dalej. Coś powiedzieć i to potem realizuje. Słuchaj, dlatego myślę, że kiedyś będę raperem, jak mi ktoś powie, żeby wiesz, to jest moje marzenie. Możemy kolejne. Możemy zaapelować do kolegów, wydawców. Ja podobnie odkryłem jednego twórcę. O, kogo? Usłyszałem Kubę Murawskiego, usłyszałem fragment jego opowiadania i zapytałem się, czy on coś więcej pisze, bo mailowo się zapytałem. I on mi przysłał 400 stron maczkiem. I ja się zapytałem, a gdzie ty jesteś? On powiedział, w Hongkongu. Robię doktorat. I pojechałem do Hongkongu. I zrobiliśmy adaptację jego tekstu, który się nazywa Słownik Ptaszków Polskich. I będę to wystawiał w bagateli po no prostu. No. Dziś warto pisać. Super, to przyjdzie. Szukać. No oczywiście. Na ptaszki. A ja też mogę? No, bardzo proszę, dziękuję. Bardzo proszę. Niech pan przyjdzie z książką swoją. Z dwiema przyjdę. Z dwiema. I z trzecią ręką pisem. Tak, dobrze. No tak, przepraszam bardzo, bo ja od czasu, jak jestem dyrektorem teatru, to w ogóle nie czytam poza tym, co mi przysyłają, bo tyle no mi przysyłają. To ja panu też przyślę. Tak? Tak? Też pan ze szkołą sztukę teatralną potrafi napisać? No, myślę, że tak. Mogę napisać? Ale w sumie... Ale komediowo? Czarną taką, z czarnym humorem bardzo, bo ja mam taki cięty język trochę. Tak. A można mięsem rzucać, czy średnio? Dzisiaj o tej porze? Nie, u pana Krzysztofa. U pana Krzysztofa można, jeżeli jest to uzasadnione, okay. Dobrze powiedziałem? Nie można, bo aha, to jest nieuzasadnione. Dobra, to trochę muszę przyciąć, ale ogarniemy, no, damy radę. No dobrze, pan jest... Ale przepraszam, panie Materna, bo ja słyszałem jeszcze historię, a propos, jeżeli już mamy tutaj życiorysów, że pan uczył innych przeklinać w szkole aktorskiej, więc tutaj tego już nie lubi, czuję jakiś dysonans. Ale to było zlecenie pana profesora Jarockiego, który prosił mnie, żebym nauczył przeklinać pana Wiesia Komasę. No i... Ale to skąd brak tej umiejętności u pana Wiesława? No to musi pan zapytać pana Wiesława. To ja był bardzo delikatną osobą po prostu i dostawał alergii, jak miał powiedzieć jakieś brzydkie słowa. A w takim razie skąd u pana taka umiejętność? No nie miałem tej choroby, no po prostu byłem w wojsku, proszę pana, się nauczyłem. Dziękuję. A ty byłeś w wojsku? Nie. Ja też nie. Mam kategorię D. Okay. Ale dzisiaj w sumie Piotr Kędzierski trochę jest w wojsku. Słuchaj, to rzadko się zdarza, ale jak się czyta recenzję twoich książek... Anna Mucha cię wspomina w swoim zdarzeniu. Ile znajomości cię straciłeś, Piotr? Co wspomina w moim zdarzeniu? Co wspomina? Słuchaj, jeszcze nie doszedłem do tego. Bo... Ale poczekaj, ale jak wspomina? Źle na pewno. Co pan Krzysztof jej napisał jako ja? Właśnie teraz się zastanawiam i napisałem trudno. Nie, ale dlaczego? Ale jak? Dobra, jedziemy dalej, ja muszę oddychać. To był, nie wiem czy to był, ja wiedziałem, że kogoś przez takiego... Ja się w ogóle zgubiłem, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo już zapomniałem. Ale o recenzjach chciałeś coś powiedzieć. Tak, że... Jezu, przepraszam, bo zamiast... nie trzęsiesz i zamiast trudno napisałem runo. Runoleśne. Trudno. Dobra, ale z tego co widzę, to było 2 lata temu czy 3, mnie wspominała.
Dobra, dobra, dość. Chodzi o to, że dwudziestka ma... Dwudziestka dwójka. Dwudziestka i trzydziestka. Ty nie odpowiadasz na jej prośby w ogóle. Dobra, jest tak, że twoja druga książka tak. ma lepsze recenzje od tej pierwszej. Tak, tak się stało. I to świadczy o progresie. I czy ty osobiście to czujesz, czy to tylko recenzenci? Czy ty stałeś się lepszym literatem? Wiesz co, ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi sobie podcinać skrzydła i sam siebie dojeżdżam często. I... Do Joanny Koroniewskiej mam odpowiedzieć. Tak, bo... ale co napisała? Ale kto to jest? Bo ja... Aktorka Macieja Dowbora, małżonka. To tak, niech pan Krzysztof odpisuje. No, piszę dobrze. Słuchaj, ja zrobiłem taki progres pisarski, jak pan Krzysztof teraz zrobił progres w odpisywaniu tak, na DM-y na Instagramie. Na początku było tak nieśmiało, a teraz po prostu... To ja tak samo. Pierwszą tak nieśmiało, bo się trochę bałem, a drugą już, wiesz, puściły wodze w wyobraźni. Tak jak pan Krzysztof. Ale poczekaj, panie Krzysztofie, Joanna Koroniewska wspominała mnie w marcu. Ona przecież zwariuje, dostanie wiadomość kiedy? 21 roku. No to, ale jednak odpowiedziałeś, prawda? Jednak odpowiedziałeś. To dobrze świadczy o tym. W kolejności, odpowiadasz w kolejności, czyli wiadomo, na którym jest miejsce, prawda? W twoim sercu, czy tam w głowie. Dobra, Tomek, przepraszam tak, cię. Bardzo się dobrze bawię tutaj. Słuchaj, dobrze, czy ty możesz zdradzić rąbka tajemnicy, że jak zakończysz tę... W ogóle wy możecie po prostu przeczytać 20 i 30. Tak, zapraszam. U Tomka się trochę pozmieniało. Czy tacierzyństwo... Okay. Widzisz już, że będzie miało bardzo istotny wpływ na twoją twórczość? Tak, bo tak, ja już jak w ogóle, wiesz, jak się okazało, że Edzia jest, może moja narzeczona jest w ciąży, to już sobie wymyśliłem, że będę książki dla dzieci też pisał. Ale najpierw muszę z siebie to, wiesz, to błoto, które w tych kryminałach jest gdzieś, wiesz, wyrzucić i na te good vibes only przejść. I wtedy jakoś wymyślę serię dziecięcą, na pewno, ale ja bym chciał być, wiesz, takim pisarzem all-rounderem, na zasadzie, wiesz, że nie siedzę tylko w kryminałach, tylko, wiesz, tu jakiś czy dramat, komedyjka, czy jakąś erotyk może, żeby Netflix zrobił, wiesz, później świetnie. Jakieś 364 dni. Dużo obcych słów pan używa. Przepraszam, to tak wyszło. Słuchajcie, to teraz tak, my sobie poużywamy obcych słów poza anteną. Wy, moi drodzy, możecie zaraz obejrzeć Onet Rano Wiem, a wiem, rządzić, dzielić będzie koleżanka Odeta Moro, ja się z panami rozstaję. Rozstaję się też z kilkoma znajomymi na Instagramie. Ja myślę, że nie z kilkoma znajomymi. Albo będę miał bardzo dużo nowych znajomych. Pan Krzysztof jeszcze ze mną zostanie. Może się pan przysiądzie do przodu. Dobrze. Zapraszam. Dziękuję. Do... Panie Piotrze.